Witam serdecznie. Dzisiaj filmik na temat sieci Play, którą sobie te sieci Play ja mam telefon, moja żona, teściowa. No mamy akurat na kartę. To nie ma większego znaczenia. Wiadomo, że na kartę jest dużo taniej, połowa ceny niż abonament. No to wszyscy operatorzy. Zmierzam do czegoś innego. Zmierzam do tak zwanego roamingu. Jak wiadomo, sieć Play ma no najgorszy zasięg na stan dzisiejszy ze wszystkich czterech operatorów. Czyli wiadomo, T-Mobile, Orange i Plus mają zdecydowanie lepiej. Chciałem teraz coś pokazać. Wiadomo, każdemu przyszło, nie wiem czy każdemu, ale wielu osobom przyszło, że dzień dobry, czy wiesz, że intensywnie budujemy naszą sieć, rozwijamy się od roamingu krajowego, dlatego wkrótce kończymy współpracę z siecią Plus. Jeśli masz ręcznie wybraną sieć Plus, prosimy Cię o ustawienie automatycznego wyboru w Twoim telefonie, zapewnia to ciągłość działania, usługi, nie obawiaj się braku zasięgu, roaming krajowy, Orange i T-Mobile jest nadal dostępny, pozdrawiam z usług Play. Ja na ten temat oczywiście czytałem w internecie. No Play niby do końca, do grudnia tego roku będzie miał ten roaming z plusem. Ja miałem plusie przedtem, bo miałem troszkę może lepszy tu zasięg w domu. W tej chwili jestem na T-Mobile, też widać, że jest cztery kreski, są maksymalnie jak tak stoi komórka. Wiadomo, jak do ręki pójdę do pokoju, tam wchodzi do trzech, dwóch, ale normalnie można rozmawiać. I do czego zmierzam? Gdy spróbuję wybrać sieć plus, oczywiście odrzuć już teraz, bo nie można nawet połączyć, jest mówi później, ale to pisze nieraz, że niedostępne jest. Ale sieć plus już odpada. T-Mobile mam najlepszy tutaj zasięg, Orange podobnie, jest maksymalny zasięg, można zobaczyć, jest T-Mobile, pisze u góry. No a Play, proszę Państwa, jest tutaj też jest zasięg, ale jest marny. Ponieważ ja mieszkam w gminie Nowy Wiśnicz, to jest powiat bocheński, województwo małopolskie. Mieszkam od Nowego Wiśnicza 2 km od nadajników T-Mobile, Orange i Plus, które są na kominie zakładu karnego. No, w Nowym Wiśniu, że zakład karny akurat. I proszę zobaczyć. Wybrałem w tej chwili sieć Play i oczywiście zasięg jest tak marny, że jest tylko jedna kreska na cztery. Jak wezmę telefon, ten zasięg znika, przełącza się w roaming. To ktoś się spyta, dlaczego nie mam przełączonego automatycznie. No dlatego nie, bo raz, że w domu dzieje się coś takiego, że jak położę tutaj komórkę, to się przełączy w sieć Play i na przykład ktoś dzwoni na przykład i ja odbieram, wtedy dzieje się coś takiego, że przerywa mnie, trochę przerywa, przejdę do pokoju albo przerwie i włącza się roaming. Ponieważ tak pokazuje, tutaj sieć Play ma, no akurat dwie kreski skakują, tylko chwileczkę czasami, ma marny zasięg, a wezmę komórkę do ręki, pójdę do innego pokoju, nie wyszukuję w ogóle sieci Play. Oczywiście w roamingu jest ograniczona prędkość internetu. Ja to mam komórkę tylko Samsung J1 Mini. On ma tylko w H+, nie ma w LTE, ale czy w LTE tutaj też jest dobry zasięg w tym pokoju, czy tam obok. W kuchni jest gorszy zasięg, no ale z sieci, jeśli chodzi o internet, to wiadomo, korzystam w domu z Wi-Fi, no nikt nie korzysta, to bardziej tak okazjonalnie, czy technicznie, czy dla sprawdzenia prędkości sobie sami sprawdzam na H+. Na polu nie ma problemu, jest maksymalny zasięg. Dlatego tak się dzieje i dlatego jestem zmuszony, że tak powiem, na stałe sobie ustawiam T-Mobile, wybieram i będę w roamingu z T-Mobilem. W tym momencie przebyłem z plusem, teraz z T-Mobilem, oczywiście żonie też odłączyli, też musiałem dać na T-Mobile. Ma być do końca grudnia, no ale już pali. Jest podobny zasięg T-Mobile'u co plusa. Orange, że troszeczkę jest gorsze, jedną kreskę czasami tak zauważyłem średnio, ale dlatego wybieram T-Mobile. Odnośnie tak technicznych właśnie nadajników ustawionych na kominie w Nowym Wiśniczu, są
ci trzej operatorzy, czyli ci trzej główni, że tak powiem, oprócz Play'a. A Play natomiast, dlaczego to ma słaby zasięg? Bo mam, jest też nadajnik w Nowym Wiśniczu, ale jest w centrum w rynku. I ten zasięg, że tak powiem, tu pół kilometra stąd bym przyjechał, podjechał samochodem, on będzie dobry i bardzo dobry, ale już tutaj niestety już jest marny. Nie tylko muszę się posiłkować roamingiem. Tak samo sąsiadka do mnie dzwoniła, że miała właśnie też automatycznie ustawione. Mówiła: Marcin, dzwonię, nieraz ktoś do mnie dzwonię, idę, przerywa, cuda się dzieją. I wtedy je ustawiłem właśnie na sztywno z plusem teraz. I teraz jak ktoś ma ustawione z plusem i nie przechodzi na ustawienia T-Mobile'a, to ma trzymane na razie, i póki oni będą prawdopodobnie stopniowo roaming plusa odłączać. Także chciałem powiedzieć, że jeżeli Play, on się chwali, że rozbudowuje sieć, owszem, ale tutaj w Nowym Wiśniczu, nie wiem, nie będą chyba mieli miejsca na tym kominie zakładu karnego, bo tam już nie ma miejsca na więcej nadajników. Jeżeli coś z tym nie zrobią, to po prostu ja mam na kartę, nie ma problemu, bo roaming, wiadomo, krajowy z sieci T-Mobile i Orange, z tego co wiem, do 2022 roku będzie. Jeżeli się tu nic nie poprawią i wyłączą roaming, będę miał tak na granicy właśnie Play, no to niestety będę musiał, jeszcze raz pokażę oczywiście, będę musiał niestety przejść do innej sieci, nie ma problemu, nawet na K, czy na A2 Mobile, czy jakieś inne, niekoniecznie musi być bazowa sieć dana, ale może być nawet, tak jak mówię, jakieś podsieci danej sieci. A2 Mobile jest na przykład na nadajnikach Plusa, czy na przykład New Mobile jest chyba na Orange, a Hej jest T-Mobile'u. Także niekoniecznie mówię, no jeżeli nic nie zrobią z tym, to znowu Play wybiorę, żeby jeszcze raz pokazać, to po prostu będzie kicha i trzeba będzie coś z tym zrobić. Po prostu wtedy się przyjdzie do innej sieci, a żona, poczekamy te dwa lata. Oczywiście jeszcze, jeśli o prędkość internetu, to wiadomo, oni, jeśli chodzi o prędkość, no to wiadomo, oni mają tylko prędkość do 3 megabitów na sekundę w roamingu krajowym i więcej nie osiągają, bo tak mają umowy podpisane. Wiadomo, dla telefonu to nie jest jakiś wielki problem, bo YouTube i różne rzeczy się oglądnie, no ale jest to jednak ograniczone. Wiadomo, że operatorzy roamingowi nie będą dawać operatorowi drugiemu, czy jakby to powiedzieć trzeciemu, swojej pełnej prędkości, mają dla siebie. Także jak się tak okaże, to tak będzie. I jeszcze jest jedna sprawa odnośnie, właśnie to już czas pokazuje, jak sieć Play właśnie jest w marnym zasięgu. Jeszcze jedyna sprawa odnośnie właśnie wzmacniaczy w domu. To jest nielegalne, trzeba o tym pamiętać, bo można kupić takie wzmacniacze. W moim przypadku to w ogóle nie jest w ogóle konieczne, ja tego nie miałem zamiaru stosować, ale gdybym mieszkał w jakiejś dziurze gdzieś i nie miał zabudowań daleko, to nie wiem, czym się na tym zastanowił, bo to w takim razie jest w ogóle fatalny zasięg wszystkich sieci. I wiem, że to jest nielegalne, na przykład taki znajomy założył jej, który się zajmuje nie tylko, on się zajmuje innymi rzeczami tam radiowo-telewizyjnymi, antenami i tak dalej. Także założył jej taką rzecz i jest bardzo zadowolona, bo miała kiepskie zasięgi, akurat nie była daleko od nadajników, ale była w tak dole i było masakrycznie. I nie, akurat nie zakłóca nikogo, bo mieszka w takim lasku, jakby to powiedzieć. Natomiast znalazłem, przez przypadek byłem u takiej znajomej, która ma wszystko w Orange, proszę sobie wyobrazić. Tak jak mówię, nie reklamuję żadnej sieci komórkowej, bo to nie jest moją domeną. To wszyscy są dla mnie równi. To wszyscy mają podobne ceny, czy to na kartę, czy bardzo podobne trochę raz to, raz to. No, akurat najbardziej korzystnie, moim zdaniem, wychodzi w tej chwili A2 Mobile, ale to jest moja opinia. Może to za jakiś czas się coś zmieni. Zobaczyć ten i znowu T-Mobile wybiorę. I miała w Orange. Pytam się, co to masz w gniazdku? Mówię, tam był marny zasięg właśnie tej miejscowości. Ona mówi, no mam takie urządzenie, które mi powiela zasięg z Orange'u. I na czym to polegało? Ona mi tłumaczyła to w ten sposób, bo oni mają firmę, mieli w domu marniutki zasięg. Oj, marniutki. Pojechali do T-Mobile, no nie dopojechali tylko do Orange'u, oni tam mieli internet stacjonarny jeszcze bo to wiadomo, na miedzi, Orange, tak zwaną Neostradę, znaczy na Neostradę i wszystkie komórki. I dali im takie urządzenie, które się wpina do gniazdka. To wygląda jak taki duży zasilacz,
jak jakiś taki zasilacz, czy jak dokładnie to wygląda, tak jak podobnie jak reparator, repeater do wzmacniania sygnału Wi-Fi. Mieli to po prostu normalnie wpięte w gniazdko i to było jakby połączone drugim urządzeniem do sieci telefonicznej domowej. Tej po prostu na kablu. I to działało na takiej zasadzie, że sygnał z komórki przesyłało przez linię telefoniczną. I to był taki wzmacniacz właśnie sygnału i on właśnie rozsyłał ten sygnał w domu. W domu troszeczkę pod domem parę metrów, tam może do 5 metrów i koniec. To nie był taki typowy wzmacniacz, jak reklamy są nielegalne. I to jest legalne, a oni oczywiście im to musieli wziąć i skonfigurować, bo oni nie kupili sobie tak i tak, i tak, i tak było, że sobie sami wpięli, tylko musieli ci im tam technicy co ręczu skonfigurować i byli z tego bardzo zadowoleni, i normalnie mogą firmę prowadzić. Chyba na tym też jest internet, z tym, że wtedy chyba internet jakoś idzie właśnie przez Neostradę, wiadomo, że nie wiem, czy jakie tam są prędkości, ale normalnie używają, mówią, że normalnie nie ma żadnych problemów. Także tu akurat Orange jest w tym momencie na wygranie, tylko tak jak mówię, to oni mają tę ofertę, nie wiem, czy ta oferta jeszcze jest, oni za to urządzenie płacą, bo to chyba 200 urządzenia mi mówili, nie wiem, czy w sumie nie 20 zł do rachunku doliczone miesięcznie, ale mogą rozmawiać, a nie mają problemy. Także moim zdaniem każda sieć powinna mieć jakieś takie rozwiązanie. Oczywiście to Wi-Fi calling, tylko wprowadziły to niektóre sieci, ale i wtedy się oczywiście łączymy, jak jest włączony wzmacniacz zasięg z domu przez sieć Wi-Fi, z tym, że to mają tylko niektórzy operatorzy. To jest po pierwsze, a po drugie trzeba mieć dobrą komórkę, która obsługuje to oprogramowanie Wi-Fi calling. Akurat ten mój Samsung to chyba tego nawet nie obsługiwał. Nie, tam się wgrywa chyba i to wiem, że nie wszystkie komórki mogą to mieć i wtedy to działa. No ale tak jak mówię, no to w tym sensie ograniczone, że nie wszystkie operatorzy, nie wszystkie komórki będą to obsługiwać, a to jest strzał dziesiątkę, bo faktycznie wtedy jeżeli jestem w domu, mam Wi-Fi, łączy do mnie, ktoś dzwoni przez Wi-Fi, rozmawiamy, z tym nie ma problemu żadnego, czy to, drogo, czy to jest ok. Także to daje do myślenia. Chciałem wszystkim powiedzieć, że na tym się trzeba będzie zastanowić. I co sądzicie na temat sieci Play jako jej właściwej macierzystej sieci? Oni mówią, że rozbudowują. Owszem, są miejsca, gdzie Play ma lepszy zasięg, bo się spotkałem w paru takich miejscach faktycznie. Tam ci mieli powiedzmy taki średni, oni mieli bardzo dobry, ale mieli wiadomo nadajnik blisko, bądź nadajnik, na przykład spotkałem się z czymś takim jeszcze, że były nadajniki od siebie oddalone o 300 metrów, na jednej mieście byli, trzej pozostali operatorzy. Play jako najnowszy wybudował własny masz, dużo wyższy, dwa razy wyższy i ludzie z tej okolicy mieli lepszy zasięg Playa niż tych pozostałych sieci, szczególnie w tych dołkach mówię, bo jak jeszcze jest nadajnik widoczny, tak gołym okiem widzimy nadajnik, no to wtedy taki nadajnik sieje nawet 10 kilometrów, jeśli nie ma żadnych przeszkód, bo wiadomo, jak są jakieś przeszkody już zabudowania, dołki, to już jest ograniczony zasięg. Już jest zasięg gorszy, tam spada jedną kreskę, dwie i tak dalej. Ale jest. Chodzi o to, żeby ten zasięg jakiś był, można było rozmawiać. Także dziękuję bardzo za to, że Państwo oglądaliście to. Ja myślę, że to jest jakiś taki poradnik, który pokazuje, żeby jednak ustawić sobie na sztywno chyba, no ten, kto będzie bliżej tam jakiegoś nadajnika. T-Mobile pisze na stronie, że ci, co byli blisko plusa, mieli inne zasięgi, gorsze sieci, a Playa to w ogóle, no to będą tam budować sieć. No zobaczymy, odłączą ludzi stopniowo, zobaczymy, co się będzie działo, czy to im pomoże, czy muszą zbudować sieć w takim zasięgu, że mógł dostać Play. Jeśli będzie gorszy, po prostu przechodzę do innej sieci. Pozdrawiam, do zobaczenia. Na razie, cześć.